Cześć kochani, słuchajcie, dzisiaj przychodzę do Was z fragmentem kursu cudów i lekcji o odpuszczaniu kontroli i o zaufaniu. Tak najpierw Wam przeczytam fragment. Umysł, który planuje, nie widzi, że tu i teraz jest wszystko, czego potrzebuje, by zagwarantować sobie przyszłość całkiem niepodobną do przeszłości, bez kontynuacji żadnych dawnych idei i chorych przekonań. Przewidywanie nie odgrywa żadnej roli, bo drogę wskazuje obecna pewność. I lekcja 194 z kursu cudów mówi: składam przyszłość w ręce wszechświata. I o co chodzi? Chodzi o to, żeby nie martwić się o przyszłość, dlatego że to zamartwianie się, to wybieganie z takimi negatywnymi scenariuszami właśnie w przyszłość, to jest wszystko głos naszego ego. A kiedy mamy taką całkowitą pewność, zaufanie, wiarę, będąc w pełni tu i teraz, to odczuwamy spokój. Dlatego, że nie można być jednocześnie nieszczęśliwym, być jednocześnie w strachu i być w pełni tu i teraz, skupionym na swoim oddechu. I ważne jest to, żeby to obserwować. Znowuż, to wszystko przechodzi poprzez świadomość, tak? Jeśli wyłapiemy tą myśl, tą, która oddziela nas od głosu miłości, tą, która oddziela nas od bycia w pełni tu i teraz, która zaczyna rozmyślać, co może pójść nie tak, co się wydarzy, czy na wszystko mi starczy, i tak dalej, jak to wszystko się ułoży, to pamiętajcie, że to jest iluzja, którą stwarza właśnie głos naszego ego. Miłość to głos pewności, to głos zaufania, to światło, które jest w każdym z nas, w Tobie też, jak teraz słuchasz tego wideo. Tylko często właśnie ten głos miłości, zaufania, wiary może być przykryty tymi wszystkimi wątpliwościami, obawami, negatywnymi myślami. Dlatego naszym zadaniem jest tak naprawdę uwalniać warstwa po warstwie to, co oddziela nas od tej miłości. To już jest naszym zadaniem, dlatego że mamy wolną wolę i możemy albo podjąć decyzję o tym, że zdejmujemy te warstwy, odsłaniamy je i wsłuchujemy się w głos serca, działamy z poziomu miłości, dostrzegamy tą obfitość, to szczęście, które jest teraz wokół nas, albo będziemy to ignorować i żyć w iluzji, żyć w strachu, żyć w przyszłości albo przeszłości. No dlatego tak ważne jest właśnie to, żeby pogłębiać swoją wiarę, swoje zaufanie i przede wszystkim właśnie odpuszczać tą kontrolę. I teraz poprzez odpuszczenie kontroli, bo to jest często też źle rozumiane, to nie jest to, że w ogóle nie podejmujemy działania, tak? Że siedzimy i po prostu nic nie robimy. To chodzi o to, że jakby działamy z poziomu intuicji, z poziomu serca, ale bez takich oczekiwań, bez skupiania się na tym rezultacie, na tym, kiedy coś ma się wydarzyć, w jaki sposób ma się wydarzyć, z takim zaufaniem, że wszystko się dzieje w zgodzie z najwyższym dobrem, w najlepszym dla nas czasie. I często nie dostać też to, czego chcemy, to jest błogosławieństwo. Czy mieliście kiedyś czasem tak, że czegoś tak bardzo, bardzo chcieliście, albo żeby coś wydarzyło się właśnie teraz, po czym to się nie działo w tej chwili, być może wydarzyło się później, albo w ogóle się nie wydarzyło i okazywało się, że w zamian za to przychodziło coś znacznie lepszego. Dlaczego? Dlatego, że Wszechświat ma zawsze znacznie wspanialszy plan na nas niż my sami. To głos ego znowuż chce kontrolować, chce znać te wszystkie szczegóły, co się wydarzy dzisiaj, za godzinę, jutro i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że to jest takie złudne poczucie bezpieczeństwa, tak? Czyli że przez tą kontrolę, przez to planowanie, jak ja sobie wszystko zaplanuję, to będę czuł się bezpiecznie. Ale myślę, że ostatnie wydarzenia wszystkim nam pokazały, że tak naprawdę jest to iluzją, jest to złudne, dlatego że za sekundę może wydarzyć się coś, na co totalnie nie mamy wpływu i nasz cały plan będzie musiał ulec zmianie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby totalnie nic nie planować, bo są rzeczy, które powinniśmy zaplanować. Natomiast znowuż, to jest ta równowaga między energią męską i żeńską, o której opowiadałam Wam w podcaście Wyspa Intuicji, który jest dostępny i na YouTubie, i na Spotify. Także jeśli jeszcze nie słuchaliście, to Was serdecznie zapraszam. I tam też mówiłam właśnie więcej o tym, jak ważne jest odpuszczanie kontroli i świadome wchodzenie w jedną i w drugą energię. Dlatego, że
to jest taki taniec tych dwóch energii, tak? Nie można być tylko w jednej albo tylko w drugiej. Tak, nie można tylko skupiać się na planowaniu i działaniu, tak samo nie można tylko na emocjach, intuicji i odpuszczaniu, tak? To cały czas jest ten przepływ. Natomiast dzisiaj przychodzę z takim przesłaniem, żeby szczególną uwagę właśnie zwrócić na te myśli, które sprawiają, że się po prostu martwicie, tak? O to, co będzie. I pierwsza rzecz to jest zauważenie tych myśli, tak? Bo nie jesteśmy w stanie czegoś zmienić, jeśli nie jesteśmy tego świadomi. Więc pierwsza rzecz to jest zauważenie myśli. Nawet może przed możecie dać sobie intencję, jeśli czujecie, tak? Że moją intencją jest stać się świadomym myśli, które sprawiają, że żyję w iluzji, tak? Które sprawiają, że się zamartwiam. I dzięki temu będziecie mogli skupić na tą swoją uwagę. Później mamy tą świadomość, tak? Czyli w trakcie dnia po prostu wyłapujemy tą myśl. Druga rzecz, od razu sobie wybaczamy, tak? Żeby nie wpędzać się jeszcze w takie poczucie winy, że o Boże, ja teraz pojawiła się ta myśl, co ja mam z nią zrobić, nie powinnam jej myśleć w ogóle i nie powinno być i chcemy z tym walczyć. Nie, z miłością, z zaufaniem, więc wybaczamy sobie, tak? Bo to uzdrowienie przychodzi właśnie poprzez wybaczenie. Czyli nawet można sobie powiedzieć, że wybaczam sobie tą myśl i teraz jak mogę spojrzeć na to oczami miłości? Jeśli nie wiemy jak, możemy po prostu powiedzieć, tak? Pragnę spojrzeć na to oczami miłości. Albo wybrać inną myśl, która będzie dla nas wspierająca, a nie taka, która będzie właśnie wytwarzała więcej tej iluzji i strachu. I to może być też przeniesienie po prostu uważności do tu i teraz. Skupienie się na swoim oddechu, zwrócenie uwagi na swoje dłonie, poczuć swoje dłonie, być może rozejrzenie się dookoła siebie, jakie widzicie kolory. To wszystko pomoże Wam przenieść uważność właśnie do tu i teraz. Tak? Więc takim najprostszym ćwiczeniem jest po prostu głęboki, spokojny oddech, świadomy oddech. I kontynuujcie to ćwiczenie, bo to jest tak, że na początku być może zauważymy jakąś jedną myśl w ciągu dnia. Być może drugiego dnia uda nam się więcej, trzeciego jeszcze więcej. I to wszystko jest proces, dlatego że jeśli przez większość swojego życia byliśmy uczeni i wyrabialiśmy sobie taki nawyk tego zamartwiania się, tego nadmiernego planowania, kontrolowania, no to teraz potrzebujemy czasu, żeby wyrobić sobie ten nowy nawyk, tak? Czyli to jest taka forma też treningu mentalnego, który właśnie możemy stosować, który może zdziałać cuda w naszym życiu, dlatego że więcej będziemy skupiać się wtedy na tym, co pozytywne, co nas wspiera i co jest w zgodzie z głosem miłości. Także możecie też powiedzieć sobie w takich momentach właśnie lekcje z kursu cudów, czyli składam przyszłość w ręce wszechświata. Jeśli jesteście też w trudniejszym momencie swojego życia, albo po prostu stoicie przed podjęciem jakiejś decyzji i nie wiecie, jak to się wydarzy, to pamiętajcie, że Wy nie musicie tego wszystkiego wiedzieć, po to jest coś, czego nie potrafimy zobaczyć, ale co jest, co nas prowadzi, wszechświat, energia, siła wyższa, miłość, jakkolwiek to nazwiemy, po to, żebyśmy mieli taką pewność, zaufanie, że nie jesteśmy pozostawieni sami sobie, że zawsze jest coś, co nas wspiera i to daje niesamowitą wiarę i niesamowitą radość i spokój, że jest coś więcej. Jest bezwarunkowa miłość, która nas wspiera i prowadzi z każdym krokiem, w każdej chwili naszego życia. Także życzę Wam cudownego dnia pełnego przepływu, odpuszczania, kontroli, zaufania i miłości.